Witam Państwa serdecznie. Dziś wykonamy palmę, dosyć nietypową, bo użyjemy do tego ratanu. Tu mam przygotowany ratan, który wcześniej moczę przez 10 minut w wodzie. I on nabiera takiej elastyczności, zachowuje się jak rzemyk. Użyjemy także do tego kolorowego suszu, patyka, bukszpanu, bazie, drut oraz wstążeczka. Zaczniemy od tego, od części, czyli zaczynamy od wierzchołka. Bierzemy kolorowe suszki i zaczynamy tak wyżej, niżej. Układamy dookoła patyczka naszego. Bierzemy następne i robimy to samo. Bierzemy drucik i tu na tej wysokości związujemy drucikiem. Obkręcamy 2-3 razy, robimy skosik. Nadmiar obcinamy. Następnie, aby zakryć tą tu nieładną część, bierzemy nasz bukszpan i robimy tą samą czynność. Robimy to samo dookoła, starając się zakrywać patyczek oraz wcześniejsze nasze drutowanie. Następnie też to związujemy, ściskając. 3 razy wystarczy. Zakręcając. Nadmiar też możemy sobie ściąć. Następnie wybieramy ratan. Różne kolory. Mamy wybrane kolorki. Bierzemy naszą palmę w tej części i przykładamy, starając to się na płaściutko rozdzielić, poukładać. Bierzemy drucika i związujemy na tej wysokości. Jak już mamy wszystko dookoła okręcone, wyginamy w ten sposób nasz ratan. Które nam tworzy kolejną warstwę palmy. Możemy wyżej, niżej, to już zależy od naszego gustu. Bierzemy druta i kolejną warstwę związujemy, ściskając. Przycinamy drucika, nadmiar ratanu wyrównujemy tu do równego. I tworzymy kolejne piętro. Myślę, że możemy to wykorzystać i nasz bukszpan niżej. Dodajemy dookoła bukszpan. Dla urozmaicenia możemy także użyć baś. Bardzo ładnie będą nam się prezentować. I robimy to też dookoła. Zawiązujemy drutem kolejne piętro. Możemy naszą palmę wypełnić bukszpanem bądź ratanem. Efektem końcowym takiej palmy jest oto taka palma, którą zakończymy wstążką.